Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie, zebranych tutaj gości w Klubie Pod Jaszczurami i witam kandydata na prezydenta Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa, pana doktora Marka Lasotę. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, spotykamy się w gościnnych progach Klubu Pod Jaszczurami, który jest nieco starszy od nas. Powstał 23 kwietnia 1960 roku, a my niedługo później. Więc można powiedzieć, że już jesteśmy we wspaniałym miejscu i będzie nam się tutaj dobrze to spotkanie prowadziło. Proszę Państwa, ale chcę powiedzieć słowo o AKO, zanim przejdziemy do dyskusji. Nam już udało się wydać dwa tomiki rozważań. Przypuśćmy, że to są teksty, które nie mieszczą się w profilu innych czasopism, bo oczywiście cenzury w Polsce nie ma. Jeden z tomików z 2012 roku to rozważanie o stanie szkolnictwa uniwersyteckiego w Polsce, a drugi, który wyszedł w roku 2013, to środowisko akademickie, a świadomość obywatelska współczesnych Polaków. Więc paramy się tego typu kwestiami i mamy nadzieję, że również i o nich będziemy mogli opowiedzieć. Proszę Państwa, pozwólcie, że usiądziemy wygodnie w fotelu i porozmawiamy, jak to będzie w tym Krakowie, o który tak walczymy i tak bardzo nam się marzy. Ja chciałem jednak zapytać, czy rozpocząć naszą rozmowę bardziej przyjaźnie, od takiego tematu, w którym problemy naszego pokolenia, tak jak je jesteśmy w stanie tutaj dla Państwa przedstawić, przeplatają się z problemami naszego miasta. Na przykład, zacznę od czegoś bardzo generalnego. Czy nasze zaangażowanie w politykę, kiedy mieliśmy lat 18, 19, 20, być może przypadło to w jakichś kapitalnych czasach, jest czymś, co będziemy potrafili zaszczepić młodym ludziom, chcąc, żeby to nasze miasto ożyło i pokazać im politykę jako szlachetną działalność na rzecz dobra wspólnego i przyciągnąć ich do tego miasta, do tej wizji, którą nowy prezydent ze sobą niesie? No i myślę, że to jest, proszę Państwa, niezwykle ważny problem, ponieważ spotykamy się często z taką opinią, że nasze pokolenie, które 25 lat temu obaliło komunizm, straciło pomysł na to, co dalej z Krakowem, z Polską, pewnie z całym światem. Jakiś taki, troszkę w cudzysłowie, koniec historii. Niektórzy wieszczą. Otóż moim zdaniem oczywiście my zamykamy pewną granicę, ale ja jestem najgłębiej przekonany o tym, że to jest doskonała okazja do tego, żeby otworzyć pewien nowy rozdział, nie tyle przekazując pałeczkę, tylko pociągając za sobą w tym momencie ludzi młodych. To młodsze pokolenie, które jest niesłychanie dynamiczne. Tutaj w Krakowie. Ja mówię to z całą świadomością o Krakowie, dlatego że, proszę Państwa, nawet jak się przyjrzymy temu, jakie są losy absolwentów krakowskich uczelni, tych, którzy decydują się, żeby pozostać w naszym mieście, to co się okazuje? Okazuje się, że większość z nich pracuje w modnym, niezwykle i dynamicznie rozwijającym się outsourcingu. Liczne w Krakowie biznes, proces outsourcing, BPO, jak się w skrócie nazywa, są przecież, raczej powodują, że Kraków jest w czołówce, właściwie jest pod, tutaj jest najwięcej stosunkowo zlokalizowanych tych centrów outsourcingowych, w których pracują i rozpoczynają swoją karierę zawodową zdolni absolwenci, czy przedsiębiorczy absolwenci krakowskiej uczelni. Problem jednakowoż w tym, że oni często nazywają swoje miejsce pracy klepardią. I to nie ma nic wspólnego z klubem sportowym, tylko z zajęciem, jakie uprawiają, czyli jak mówią, klepią w klawisze komputera, bo wpisują tam faktury i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby jeden aspekt tego zagadnienia. A drugi to pewna statystyka, która obrazuje, kto w owej klepardii uczestniczy. Otóż, proszę Państwa, są to najczęściej ludzie od stopnia magistra w górę ze średnią znajomością języków obcych 2,4 na osobę. Innymi słowy mówiąc, mamy w Krakowie
można powiedzieć, potężną armię młodych, doskonale wykształconych ludzi, dla których właściwie jedyna oferta, i to właśnie taka, którą oni sobie wypracowali. To nie jest tak, że ktoś im dał tę klepardię, przepraszam, że będę się tym roboczo tym określeniem posługiwał, tylko to jest efekt ich przedsiębiorczości, ich właśnie doskonałych kwalifikacji, które zostały dostrzeżone przez na przykład jakieś wielkie światowe korporacje, które w ten sposób, szukając oczywiście zyskownej, taniej siły roboczej, choć to nie jest akurat, nie mówię tego w złym tego słowa znaczeniu, uznały, że to jest doskonałe środowisko, w którym warto lokować swój, część swojego biznesu i które przynosi zyski. Ale proszę Państwa, są pewne niebezpieczeństwa, no bo po pierwsze to nie jest szczyt marzenia człowieka, który ma już tytuł doktora na przykład i zna perfekcyjnie 3 języki obce, żeby siedzieć przy klawiaturze komputerowej i przez kilka godzin dziennie, przepraszam za wyrażenie, wklepywać kolejne tam, zapełniać kolejne rubryki fakturami i cyferkami. Bo to jest zajęcie, które jest w istocie, no, jest regres, no co tu dużo ukrywać. Poza tym inne niebezpieczeństwo to takie, że ci wielcy pracodawcy, oni będą szukać jeszcze tańszej siły roboczej. I dla nich na przykład coraz większym zainteresowaniem oni otaczają rynki azjatyckie, zwłaszcza Indie, zwłaszcza no, Chiny także, gdzie ta siła robocza jest jeszcze znacznie bardziej tańsza niż w Polsce, niż w Krakowie. Czyli ta aktywizacja powinna objąć, jeśli dobrze zrozumiałem, no, najmłodsze pokolenie czy młode pokolenia, bardzo byśmy tego chcieli. Kraków ma tę komfortową sytuację, że te młode pokolenia do nas przyjeżdżają już powiedzmy sobie odchowane troszeczkę i tu im się podoba, i tu studiują, i tu zostają, więc to jest ogromny kapitał i ogromna szansa. Chciałyby zostać, a nie zawsze chciałyby jest to zostać, tylko my musimy stworzyć im możliwości. Ale ja teraz na chwileczkę odejdę od przyszłości i teraźniejszości i zapytam o przeszłość, bo jest pan znany z prac historycznych, oczywiście z kierowania krakowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, no a jeżeli pamięć, to te przeżycia, które mamy, to jest jasne, ale na przykład żołnierze niezłomni, tak ważni dzisiaj, na przykład tragedia smoleńska, na przykład, no przypomnijmy, mamy nadzieję, że 10 listopada spotykamy się przy krzyżu. Taki drobiazg, czy istnieje szansa, żeby w Krakowie upamiętnić tych, którzy zginęli, oddawać hołd 10 kwietnia 2010 roku zamordowanym w Katyniu? Proszę Państwa, to nie jest kwestia, czy jest szansa, to jest obowiązek. Bo jeżeli my tego nie zrobimy teraz, to i tak to ktoś zrobi, tylko to będzie za ileś lat, to będą kolejne pokolenia. Bo to, co się wydarzyło, my będąc tego niestety świadkami i uczestnikami, podkreślam jeszcze raz niestety, bo dotknęło nas nieszczęście jako państwo, jako naród. Być może nie potrafimy nawet jeszcze w sposób właściwy i w pełni ocenić rangi tego, co się stało, znaczenia w polskiej historii, bo to dopiero tak naprawdę nabierze właściwego znaczenia, właściwej interpretacji, ale z upływem czasu. Więc jeżeli my dziś tego nie zrobimy, to z pewnością zrobią to kolejne pokolenia. To ja co do tego nie mam wątpliwości. Tylko wtedy zapytają nas, a dobra, gdzie wy byliście i co wy zrobiliście w takim razie, będąc świadkami, będąc uczestnikami. I powiem Państwu tak, bez względu na to, jak ta kampania się zakończy, jak się potoczy, to ja już dzisiaj chyba, czy wczoraj usłyszałem deklarację z ustępującego pana prezydenta, że on wybuduje pomnik koło Wawelu. No to jest pozytyw. No to, jest 3 tygodnie no to, do wyborów, co też nie z tej kampanii na szczęście tak wyniknęło pozytywnego. No. Ale oczywiście mówię to z przekąsem pewnym, nieskrywanym. Natomiast, bo proszę Państwa, bo odpowiadając wprost na pytanie pana doktora. No, jeszcze raz mówię, jeżeli my tego nie zrobimy, to na pewno zostanie zrobione. Tylko wtedy nas zapytają i słusznie, i to z wyrzutem, dlaczego wy, a gdzie wyście byli wtedy, prawda? Dlaczego nic nie zrobiliście? I na to pytanie nie odpowiemy, bo nie będzie na to pytanie sensownej odpowiedzi. Więc oczywiście mówiąc, odpowiadając wprost, no tak. No, proszę Państwa,
im więcej czasu upływa od tego, momentu, im więcej obserwujemy świat, który kręci się wokół nas, tym bardziej rozumiemy wagę i znaczenie w polskiej historii tego, co wydarzyło się 10 kwietnia przed 4 już prawie lat. Ja ten temat odrobinę pociągnę, ale może troszeczkę inaczej. My jesteśmy miastem nastawionym na turystów. Wobec tego, żeby ci turyści zechcieli do nas przyjechać po raz drugi czy trzeci, dobrze by było pokazać im nie tylko to, co mamy od zawsze, co odziedziczyliśmy po przodkach, jest wspaniałe, piękne, Wawel, rynek, sukiennice, kościół mariacki itd., itd., ale na przykład ciągle coś nowego. Myślę, że dobrym pomysłem było muzeum, chociaż oczywiście zawsze są i krytycy pod płytą rynku. Myślę, że pomysł taki, który chciałbym no, w jakimś sensie i Państwu w tym momencie przekazać, taki sprzed kilku lat. Wybudujmy na przykład w Krakowie Muzeum Kresów, takie Muzeum Kresów Polskich, którego budynek ma kształt województw wschodnich, taki troszeczkę podłużny od Zaleszczyk do Turmontu i zwiedzanie tego muzeum od południa do północy, no Małopolska no, jest jakby ku temu predestynowana, a jednocześnie dalibyśmy asumpt do kolejnych wizyt, to znaczy czy tego typu inwestycje, właśnie zważywszy na te miliony przyjeżdżające do nas co roku, w tym Polaków z zagranicy, w tym osób, które są zainteresowane, też Pan w swoich planach przewiduje. Muzeum Kresów jest pewną ideą, która no przynajmniej już od jakiegoś czasu ona krąży i ja myślę, że warto naprawdę nad tym się poważnie zastanowić z bardzo prostego powodu. Znowu łącząc przeszłość z teraźniejszością i z myślą o przyszłości. Proszę Państwa, Kraków już abstrahuje od oczywistych więzi na przykład ze Lwowem galicyjskim. Jeszcze, prawda, sprzed no, 100 lat, no, trochę więcej niż 100 lat. Otóż Kraków, proszę Państwa, gdzieś dziś na mapie Europy, to jest, gdyby tak jechać od Lwowa na zachód, to jest pierwsze miasto tej rangi, tej wielkości. I co więcej, już prawie że znakomicie skomunikowane z no, dzisiejszą Ukrainą, a więc z dawnymi Kresami. Bo za parę dni będzie już autostrada do Rzeszowa praktycznie, a w jakiejś tam perspektywie, no pewnie roku, dwóch, będziemy mieli wreszcie autostradę, która będzie dobiegała do samej granicy, dzisiejszej granicy wschodniej. Dalej na wschód, gdy patrzymy znowu z perspektywy krakowskiej, bliźniaczym miastem jest Kijów. No i po drodze mamy wspomniany Lwów. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o Muzeum Kresów, to jest nasza i powinność, ale też doskonała okazja do tego, żeby to właśnie tutaj w Krakowie, a nie gdzie indziej, ulokować coś, co z jednej strony będzie takim sentymentalnym, taką sentymentalną podróżą w czasie, ale będzie także okazją do tego, żeby połączyć jakby no tę obecną sytuację i uczynić na przykład z Krakowa, ja o tym wspominałem w czasie jednej z debat, najbliższe w istocie Ukraińcom centrum logistyczne w Europie. Takie centrum, w którym przeciętny przedsiębiorca z Ukrainy, wsiadając swojego busa, czy tam ciężarówkę, czy cokolwiek, nie musi jechać do Drezna, czy jeszcze dalej na zachód, tylko dojeżdża do Krakowa, który zakładając, że aktualny układ sił politycznych w Europie się jeszcze nie zmieni, że Ukraina ciągle pozostanie poza Unią Europejską, który będzie mu najbliższym wielkim ośrodkiem, w którym, i tu wracam do początku swojej wypowiedzi, w którym będą znajdowały się ważne centra ważnych biznesowych instytucji europejskich czy nawet światowych, i gdzie cały wschód Europy będzie miał najbliżej dzięki temu, że jest bezpośrednie połączenie autostradowe, że jest linia kolejowa przecież jeszcze wybudowana także ponad 100 lat temu, że jest cała infrastruktura, która pozwala na doskonałe także relacje biznesowe. Dobra, Państwa, ja rozumiem dzisiejszą rzeczywistość jako po pierwsze to, co powiedziałem, niezwykle pieczołowitą troskę o przeszłość, o podtrzymanie tej substancji, która w Krakowie jest naturalna i wydobywanie
nowych akcentów, jak choćby Muzeum Kresów. Ile zostało w Polsce miast, które tak jak Kraków są całe, niezniszczone od zawsze? No, proszę Państwa, no. Ja odwołam się tylko do wątku z książki pana profesora Legutki, który jakby próbując analizować dzisiejszą rzeczywistość polską, wskazuje na taki pewien niezwykle ciekawy element. Otóż polską wyobraźnię przez wieki kształtowały cztery centra, prawda? To była Kraków, Lwów, Wilno, Warszawa. Wskutek tego, co wydarzyło się w XX wieku, polską wyobraźnię, albo polskiej tej przestrzeni kształtującej polską wyobraźnię, pozostał tylko Kraków. Bo Lwów i Wilno to jest już zagranica. I tak pozostaje. Warszawy nie ma. Czy to esej o duszy polskiej? Dobrze zgaduję? Proszę? Esej o duszy polskiej? Tak, to esej o duszy polskiej, oczywiście. Dla mnie to jest niesłychanie istotne spostrzeżenie, które w tej książce wyczytałem, bo ono pozwala naprawdę bardzo wiele zrozumieć, ale przede wszystkim jest ogromnym wyzwaniem i zadaniem postawionym przed Krakowem. Bo Kraków dzisiaj jest jedynym zachowanym i niezniszczonym, dzięki Bogu, przez te zawieruchy przeróżne, które przetaczały się przez Polskę, miastem, który od, no, może z pewną przesadą, ale od tysiąca lat kształtuje polską wyobraźnię, kształtuje, znaczy tworzy ten polski pejzaż, prawda? Więc, proszę Państwa, to jest kapitał, patrząc na to z perspektywy naszego polskiego interesu, absolutnie bezcenny. Innymi słowy mówiąc, politycy, już też obojętnie o jakiej opcji mówimy i tak dalej, jeżeli by poważnie myśleli nie tylko o, znaczy poważnie myśleli o rozwoju państwa polskiego, to chcąc poważnie o tym myśleć i mówić, nie mogą pozostawić Krakowa na uboczu, bo gubią wtedy coś, na czym opiera się każda władza w istocie, czy każda struktura państwowa. To głęboko zakorzenione poczucie tożsamości i co więcej oparte na bardzo materialnych i istniejących podstawach. A to niestety nawet nie od 25, bo to jest tak naprawdę jeszcze sięga czasów PRL-u. Przecież to odpychanie Krakowa, to spychanie go na margines, prawda? To ta próba nadania mu takiego charakteru, takie muzeum, prawda, trochę już... Taki Krakówek, albo jak to mówili jeszcze w XIX wieku, przecież krakowska szkoła historyczna, eseiści, że gawronów, prawda, są sukienice, kościół mariacki, Wawel, te gawrony kraczące na plantach, prawda, przez cały rok. Trzeba przyjechać, zobaczyć, ale właściwie to uciekać stąd zaraz, bo tu przecież wszyscy są nadęci, jeszcze taki wizerunek się tworzy. No a ostatnio do tego dochodzi jeszcze miasto maczet, nie? No tu się przecież po ulicach chodzi. Nie, no przede wszystkim wszyscy mają tutaj tytuły, no zawsze. No tak. Zawsze jeszcze mieli, a najciekawszą kroniką towarzyską są nekrologi, znaczy były. Nie, bo to jest lektura pouczająca. I że jak powiem, przywracająca proporcje życiowe. Do jednego z tych wątków chciałbym nawiązać. Przyjeżdża turysta, przyjeżdża na dni kilka, zwiedza szybko i namiętnie, bo jest co. Jego na przykład ekologia tak bardzo nie musi interesować i nie przestrasza. Wiem, że skacze z tematu na temat, ale jest szalenie ważny. No nie wiem, ja wyrastałem gdzieś tam w dymach Huty czy Skawiny. Co my dla tej ekologii zrobimy teraz, bo to jest naprawdę ważne. No, Kraków musi mieć zamkniętą obwodnicę autostradową, zamkniętą w pełni, żeby wyeliminować to, co dręczy nas na co dzień tak naprawdę, czyli ten ruch z północy na południe, bo jeżeli chodzi o kierunek wschód-zachód, to tu akurat sytuacja jest opanowana dzięki tej części obwodnicy i autostradzie, która istnieje, ale inny, najbardziej ruchliwy kierunek północ-południe to tak naprawdę alejami przejeżdża to całe towarzystwo, które jedzie do Zakopanego. Z czystej ciekawości zapytam, powołując się na pańskie doświadczenie w sejmiku, czy sejmik tutaj na to coś może pomóc? Oczywiście, że tak. Mało tego, sejmik, Państwa, proszę pamiętać. Być może jest to ważne ciało troszkę zaniedbane przez nas, jeśli chodzi o opowiadanie niestety, o tym, co ono potrafi i co ono może. Efekty, te, o których mówimy, są efektem zaniedbań i to wieloletnich. Proszę Państwa, jeżeli... Ja wiem, że dla przeciętnego obywatela
najmniej rozpoznawalny jest samorząd wojewódzki. Tak naprawdę przeciętny Polak zaczepiony na ulicy i zapytany o to, czym się zajmuje samorząd wojewódzki, jakie jest jego rola, to nie ma pojęcia. Nie odróżnia marszałka od wojewody i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony sejmik to jest, proszę Państwa, to miejsce, gdzie dystrybuuje się środki unijne. To jest bankier, że się tak wyrażę, prawda? To jest co więcej jednak to miejsce, gdzie się ustala przebieg na przykład głównych arterii w województwie i tak dalej, cały ten plan zagospodarowania przestrzennego dla całego regionu. Jeżeli myślimy poważnie o tym, żeby Kraków ruszył z miejsca, żeby odzyskiwał nieco stracony czas, no to musimy zadbać o to, żeby za 3 tygodnie, a najdalej po 30 listopada, była dobra konfiguracja do kierowania sprawami miasta i województwa. To jeśli pozwoli pan prezydent INSPE, taka ciekawostka, w roku 1904, ale dokładnie dzisiaj, rozpoczęła działalność taka kolejka podziemna w Nowym Jorku. Ona ma dzisiaj 468 stacji, 27 linii i 1090 kilometrów. I to jest ten problem, to pytanie, o które sobie zadajemy w Krakowie, czyli metro. Bo albo zrobimy dobrze tramwaje, autobusy, połączymy jeszcze na obrzeżach, skomunikujemy i do tego będą parkingi, bo to jest pytanie, co zrobić. Park and ride, jest absolutnie niezbędne. Jest ile samochodów, które wjeżdżają codziennie do Krakowa? Ponad 100 tysięcy samochodów wjeżdża codziennie do Krakowa. Ale do samego środka, a nie musi wjechać do środka, to jest raz. I pytanie, czy metro, zważywszy na naszą substancję, Kraków już jest tu, gdzie siedzimy, jest przecież piętro niżej. Tam było pierwsze piętro, w tej chwili piwnice i tak dalej, i tak dalej. Czy w ogóle jest to możliwe? Czy to metro na zasadzie ringu? No, jakiś pomysł na to usprawnienie komunikacyjne możemy mieć i to pewnie tyle usprawnimy, a potem już przejdziemy. No dobra, proszę Państwa, jeżeli chodzi o komunikację, to ja zapraszam zainteresowanych w czwartek o godzinie 12, tylko jeszcze w tej chwili nie podam miejsca. Ja organizuję i konferencję prasową, i jednocześnie prezentację 3 możliwych wariantów rozwiązania komunikacji w mieście. Dlatego dzisiaj powiem Państwu bardzo oględnie. Po pierwsze tak, metro, to co też mówiłem w czasie jednej z debat. Ja rozumiem odpowiedź Krakowia na referendalne pytanie, czy chce metra, czy nie, jako żądanie sprawnej, funkcjonalnej i wygodnej komunikacji miejskiej. Bo proszę Państwa, to co mieliśmy później wyrysowane na mapkach, w gazetach, tę jakąś tam nitkę ciągnącą się spod kombinatu po Mydlniki czy gdzieś tam. Proszę Państwa, co to rozwiązuje? Co rozwiązuje nam puszczenie metra wzdłuż Krakowa, prawda, i czyli kolejki podziemnej? Nic. A kosztuje 13 miliardów złotych na dzisiaj. Według wstępnych wyliczeń, plus jeszcze wątpliwość, którą pan doktor łaskaw był wyrazić, jak z tą substancją zabytkową. Tu bym się nie obawiał, proszę Państwa, w Rzymie jest kilkanaście pięter niżej, tak, ale metro jeździ i to pod samym centrum i sobie z tym można poradzić. Proszę Państwa, no jeżeli byśmy mieli zbudować kilka nitek tego metra, krzyżujących się, łączących się jakoś w obwodach, pewnie tak. Ale proszę Państwa, skoro ta jedna ze wschodu na zachód ma kosztować 13 miliardów złotych, czyli to jest rzecz w najbliższej perspektywie, najbliższych 20 pewnie lat, nieosiągalna, tak realnie mówiąc, to gdzie my możemy myśleć w ogóle o sieci linii metra w Krakowie, no to za 100 lat może, tylko że wiecie Państwo, no, to nawet naszych wnuków już nie będzie interesować. Czy nasz budżet nie zamyka się w 3? No, ale to wiecie Państwo, już nie mówię o warunkowaniach budżetowych. No tak, no bo jeżeli 13 miliardów, jeżeli załóżmy miałyby być to, by to być środki unijne, a w tej perspektywie budżetowej, która się zaczęła w tym roku i trwa do 2020 roku, to rzeczywiście rozwiązania komunikacyjne są preferowane i tutaj jest ogromna szansa rzeczywiście na to, żeby pozyskać znaczące środki unijne, bo one są objęte preferencjami w tej perspektywie budżetowej. No tylko proszę Państwa, 13 miliardów przy założeniu, że 1/4 inwestycji to jest tak zwany wkład własny, czyli to jest cały budżet Krakowa, miałby być wkładem w ową inwestycję. No to jest nierealne, to powiedzmy sobie szczerze, to jest absurd przecież, prawda? Ja jestem zwolennikiem integracji. Dla mnie takim słowem, kluczem do wszystkiego to jest integracja. To jest łączenie.
Więc skoro mamy na terenie Krakowa operuje przynajmniej kilku operatorów różnych, czy będzie funkcjonować kilku operatorów komunikacyjnych, to zadaniem miasta jest zintegrować te komunikacje. Skoro jest już powołana i wkrótce zacznie funkcjonować szybka kolej aglomeracyjna, którą tworzy marszałek województwa, prawda? I której pierwsza linia do Wieliczki rusza lada dzień, powiedzmy, prawda? A jeśli wykonamy jeszcze jedną inwestycję, która już według wstępnych szacunków będzie kosztować tylko podkreślam, 3,5 miliarda złotych, to proszę Państwa, ale wybaczcie, no dzisiaj nie będę wszystkich tajemnic zdradzał, bo to na czwartek. Czy jest to powód, żeby teraz pomalutku kończyć i jakoś przejść do pytań, chyba że jeszcze naprawdę nie, coś tylko tak powiem, super że jakby to wyszło i okazało się, że to jest dobre rozwiązanie, a pracują nad tym fachowcy, wierzcie mi Państwo, to nam jest metro do niczego nie potrzebne. Znaczy metro w tym rozumieniu, że drążymy tunel kilkudziesięciokilometrowy w istocie pod ziemią ze wszystkimi tego niebezpieczeństwami, jak kombinowanie, jak czy przechodzić tutaj pod rynkiem, czy omijać, a jeżeli omijać, to którędy i tak dalej, i tak dalej. Czyli następne 30 lat mamy z głowy, prawda? Bo samo studium wykonalności zajmie lekko licząc 5, jeżeli nie więcej lat takiego metra. Proszę mi w jaki sposób odpowiedzieć? Kto z Państwa chciałby zapytać przyszłego prezydenta miasta Krakowa o coś? Bardzo proszę się zgłosić. Chciałabym znać Pana zdanie na temat pomysłu, jakiejś wizji, jeśli chodzi o kulturę. To znaczy tą kulturę, tą szeroko pojętą po pierwsze, czyli zaczynając od bezpieczeństwa i kultury ulicy, poprzez obecną wersję kultury, która mnie się raczej kojarzy z taką masowo-jarmarczną, myślę tutaj o kiermaszach, przeciwko którym mogę nic nie mieć, jeśli byłyby w ładniejszym wydaniu, nie do końca tak hop-siup w samym centrum miasta, niekoniecznie musimy być tylko miastem festiwali pierogów, żywności zdrowej, okej, wszystko to rozumiem, tylko odpowiednie miejsce, odpowiednie piękno nadane temu, prawda? Odpowiednia oprawa również muzyczna i dynamiki głosu, który też jest problemem, bo jak są imprezy na niskim bardzo poziomie, natomiast bardzo nagłaśniane, to muszę powiedzieć, że nie jestem jedyną osobą, której to przeszkadza. Kraków rzeczywiście, i to jest bardzo bolesne to, co obserwujemy, i się zgodzę w pełni z Pani diagnozą, w sposób dramatyczny obniża standardy kulturowe. Dramatyczny, ulegając temu, o czym mówiłem na początku, jakby takiej dziwacznej pokusie, że turysta, ten, który tu przyjeżdża, to nie oczekuje żadnej innej rozrywki, tylko właśnie no co najwyżej przejdzie się między tymi budami na rynku, które udają na przykład targi bożonarodzeniowe w Wiedniu, prawda? Wiecie Państwo, akurat tak się składa, że zdarzyło mi się parę razy pojechać w okresie przedświątecznym w Adwent do Wiednia i choć w zasadzie, można powiedzieć, asortyment był bardzo podobny, to smak, z jakim to jest zrobione, prawda, ta bajkowość, tak to opiszę, i estetyka, no jest poruszająca, prawda? To chce się aż tam pojechać i nie razi człowieka to, że ratusz wiedeński jest też świecidełkami, bo to wszystko jest zrobione świątecznie, ze smakiem pewnym. Oczywiście no, z tym, co współczesność narzuciła, z tą pewną taką kakofonią kolorów, jak to w okresie, ale to ma, jak to widać w tym jakiś pomysł. Tutaj mamy tak, przed Bożym Narodzeniem budy ustawione, no dobra, choinka jakaś stoi, coś, co udaje szopkę. No i w zasadzie, co czujemy przede wszystkim? Kiełbachę i golonkę i szaszłyki, prawda? Jeszcze powiedzmy, w okresie Bożonarodzenia, w okresie Adwentu mniejsze wrażenie, ja szczególną ekscytację przeżywam, jak są targi wielkanocne i Wielki Piątek, jak dymią, prawda, rożny na krakowskim rynku, golonka się smażą, prawda, szaszłyczki, no jest super, grzaniec galicyjski w jakiejś niby beczce sprzedawany, no wiecie Państwo, może coś takiego, owszem, można by zlokalizować, tylko czy akurat na krakowskim rynku, czy to jest miejsce, gdzie, a jeżeli już decydujemy się, że nastawiamy się na licznie odwiedzających w tym czasie, to pokażmy, że my mamy pewien styl, że
ale mamy pewien styl, bo nam bezstylowość tego miasta w ostatnich latach jest porażająca. To jest ten problem. Ale nam zależy jeszcze, a mnie szczególnie, proszę Państwa, na tym, żeby tu przyciągać turystę tego wymagającego, który właśnie przyjeżdża do Krakowa dlatego, że tu się odbywa festiwal Misteria Paschalia, którego on jest absolutnym entuzjastą i on chce w nim uczestniczyć. A takich ludzi na świecie, którzy są pasjonatami tego rodzaju sztuki, jest naprawdę wielu. Tylko nie wszyscy wiedzą, że gdzieś tam w Europie, w środku Europy jest takie miasto Kraków, to może wiedzą, ale gdzie jest festiwal w okresie przedwiosennym, powiedzmy, czy wiosennym, nazywając się Misteria Paschalia, gdzie są fantastyczne rzeczy. Tak, w ogóle są fantastyczni ludzie i tak dalej. O tym trzeba, to się nazywa promocja miasta. Jeżeli jeszcze przy tej promocji na chwilę pozwolicie Państwo, że zostanę, ja już o tym wspominałem. Mówi się tak wiele, ja nie lubię tego słowa, ale no trudno, ono już zapadło gdzieś w świadomość. Oczywiście, że tak. Ta. Skoro zbudowaliśmy operę, skoro zbudowaliśmy centrum kongresowe, skoro zbudowaliśmy klikotekę i Bóg wie co jeszcze, to filharmonię też musimy zbudować. Jakie pan widzi dla siebie źródła informacji? W jaki sposób będzie pan traktował ekspertów, jak pan ich będzie dobierał? Gdzie pan te źródła będzie miał? To jest pierwsze. Drugie jest pytanie takie. Czy co pozwoli panu identyfikować rzeczywiste problemy, żeby nie wchodzić w budowę stadionów, prawda? Bo budowa stadionu to była inwestycja ładna, jeżeli chodzi o taką PR-owską sytuację. Natomiast to jest de facto obciążenie dla miasta, potężne. To samo ze spalarnią, w ten sposób załatwienia sprawy spalarni, to jest obciążenie potworne. To nie jest zamknięcie nawet całego systemu utylizacji odpadów. No oczywiście, to nie jest załatwienie. Oczywiście to ładnie brzmi. Obiecanki na 500 milionów się składa, no bo dlaczego nie? Co to kosztuje? Myśmy na początku lat 90. zaprzepaścili skądinąd bardzo pożyteczną ideę służby cywilnej. Ta służba cywilna to nie powinna dotyczyć, ja rozumiem przynajmniej pod tym pojęciem, nie tylko urzędników państwowych tam na szczeblach ministerialnych, departamentów, ministerstwa i tak dalej, ale to także urzędnicy samorządowi. To mają być specjaliści, kompetentni, rzetelni i uczciwi, dla których to, kto jest prezydentem, kto tam jest radnym, to nie powinno mieć najmniejszego znaczenia, czy są wybory, czy nie są, ponieważ magistrat jako aparat wykonawczy ma funkcjonować bez zakłóceń, w sposób służebny wobec mieszkańców, bo magistrat jest dla mieszkańców. Ja mam świadomość tego, że dobre zarządzanie to jest umiejętne sięganie do odpowiednich źródeł eksperckich. Obojętnie, czy to są źródła, a Kraków z jego uniwersytecko-akademickim zapleczem, przecież tutaj nie trzeba nigdzie szukać. Tu trzeba po prostu zadzwonić do jednej, drugiej magnificencji i powiedzieć, panie rektorze, potrzebuje opracowania, proszę? Nie. Można, ale to czasami bardzo proste jest rozwiązanie, ale którego się nie korzysta. Ja wiem, proszę Państwa, no sam jestem w jakimś sensie, też uczestniczę w tym życiu akademickim Krakowa, ja wiem doskonale, na czym to polega. Niejednokrotnie jest ogromny zawód powodowany tym, że miasto nie wykorzystuje tego naturalnego potencjału, jaki tutaj istnieje. Przecież na Boga, to nie gdzie indziej, tylko w tych placówkach badawczo-dydaktycznych, czy jak je nazwiemy, rozmaite projekty się realizuje, badawcze takie czy inne. Jaki problem jest, żeby nawiązać tutaj relację zwrotną pomiędzy miastem jako wspólnotą, a istniejącymi na jego obszarze uniwersytetami i konkretne opracowania, konkretnych problemów, takich strategicznych. Bo ja, proszę Państwa, rozumiem zarządzanie takim organizmem jak miasto jako ustalenie pewnej strategii w oparciu właśnie o konsultacje przede wszystkim z mieszkańcami, czy oni tego chcą. Znaczy, im się to podoba. To jest pierwszy szczebel. A drugi to jest dopełnienie tego wiedzą ekspercką. Jak to zrobić, za ile, jakie są możliwe alternatywne warianty tego rozwiązania i tak dalej. Do czego potrzebni są eksperci. Władze, tak zwane władze miasta mają mieć pewną strategię.
to życiem codziennym, życie codzienne najlepiej regulują sobie sami mieszkańcy. Im trzeba tylko dać, nie przeszkadzać w tym nadmiernie, prawda? Tylko im nie przeszkadzać i pozwolić im wykazać się własną inicjatywą. Proszę Państwa, da się zadać ostatnie pytanie i usłyszeć ostatnią odpowiedź. Pan Aleksander Małkiewicz, Krakowie Andante. Bardzo proszę. Dobry wieczór, Aleksander Małkiewicz. Zostałem przedstawiony, więc tylko powtórzę króciutko, bo nie ma czasu. Na jedną sprawę pan doktor odpowiedział. Chodzi o ten przybytek. Bardzo się cieszę, że takie stanowisko, ale wydaje mi się, że innego nie można było usłyszeć. Drugie pytanie wiąże się z tą ekologią. Może nie tyle ekologią naturalną środowiska, ile ekologią ludzką, taką ekologią kulturową, ekologią ducha. W Krakowie na początku o tym mówiliśmy, jest to bardzo ważne. Wczoraj mieliśmy Krakowia maraton, półmaraton, coś takiego. Kolejny temat, już któryś raz obserwuję. Moja żona jest przewodnikiem z językiem węgierskim. Zresztą polecam, żeby Węgrów również docenić, podobnie jak Portugalczyków, dlatego że to jednak są nasze więzi, tak jak Kresy są dla nas ważne, tak też Węgrzy są ważni, oni tu przyjeżdżają, chcą, a czasami nawet nie ma kto z urzędu miasta wyjść ich powitać, kiedy przyjeżdża 800 osób pielgrzymką kolejową. Także to polecam i myślę, że warto tu inwestować, to nie są wielkie inwestycje. Bardzo dziękuję. I teraz wracając do tej ekologii. Mamy hucznie ogłoszony Krakowski Park Kulturowy. Tak to się nazywa. Kraków doczekał się nowego loga, wspaniałego, tak jakby godło było złe nasze miejskie. I ten park kulturowy polega na tym, co widzimy. Polega na tym, że mnóstwo ludzi przewala się, turyści, którzy przyjeżdżają, żeby zobaczyć Kraków. Nie mogą go zobaczyć, są blokowani, autobusy nie mogą dojechać, nie mogą wyjechać do Oświęcimia. Tego wszystkiego doświadczamy w imię ludycznego, bardzo zresztą zdrowego i godnego poparcia celu, który można realizować gdzie indziej. Niekoniecznie tutaj, niekoniecznie w tym miejscu, w takim wymiarze. Właściwie o kulturze mógłbym wiele, bo niestety doświadczyłem zlikwidowania Chóru Polskiego Radia w Krakowie. Co prawda to radio było. Ale miasto mogło jednak... Ale chór był. I również przekształcenia w sposób niegodny kapeli Krakowiensis. Natomiast są kolejne pytanie, które sobie przyszły prezydent powinien zadać o sposób funkcjonowania, finansowania właśnie kultury. W jaki sposób należy funkcjonować instytucje kultury i w jaki sposób ma się finansować wielkie wydarzenia, które są bardzo spektakularne, PR-owskie, ale niekoniecznie skierowane do tych konsumentów kultury wysokiej. I jednak mimo wszystko rozważyłbym, w jaki sposób ma funkcjonować KBF, czy ma funkcjonować. Pewnie tak, bo już jak coś funkcjonuje, ale może nie. To jest pytanie. I w jaki sposób to wszystko ma być finansowane. Bo naprawdę... taki festiwal jak Muzyka w Starym Krakowie, z tym też miałem do czynienia od wielu lat, to tam przyjechał po raz pierwszy Saval, tam przyjechała Europa Galante i nie były to takie pieniądze. Chodzi o to, żeby była odpowiednia relacja środków do efektów. I tutaj są moje duże wątpliwości, a naprawdę coś na ten temat wiem. Także to odnośnie tej ekologii kulturowej, o której chyba Kraków powinien na to bardzo stawiać, oprócz tych innych spraw, o których pan doktor chyba więcej może powiedzieć. To, co nazywamy kulturą wysoką, ja nie wierzę w to, że to będzie samofinansujące się przedsięwzięcie. To zawsze wymaga mecenatu. Tak było od zawsze. Proszę Państwa, co do wielkich imprez masowych, które dotychczas wstrząsały dosłownie i w przenośni krakowskim rynkiem, no to już mamy arenę, mamy stadiony, dwa zresztą, jeden, mówię o Krakowie, on jest przystosowany do organizacji takich właśnie imprez masowych, mamy centrum kongresowe. No mam takie przeświadczenie, że rynek może powoli przestać stać się halą koncertów rockowych, czy heavy metalowych, czy jakichś innych. Natomiast to wcale nie znaczy, że takowe mają się nie odbywać. Są w Krakowie takie miejsca. Zresztą inny temat zupełnie, o którym chętnie bym kiedyś także z Państwem jeszcze porozmawiał, o tak zwanej policentryczności miasta i Krakowa. A Kraków ma ku temu szczególnie sprzyjające warunki. Jest przecież
konglomeratem różnych narastających organizmów, prawda? I nadanie nowej funkcjonalności każdemu z tych centrów, Rynkowi Podgórskiemu, Kleparskiemu, Placowi Centralnemu w Nowej Hucie i tak dalej, i tak dalej. Takich miejsc jest przecież w Krakowie mnóstwo. To nie może być tak, że tylko rynek jest... Znaczy ja wiem, że tak było od zawsze i tak póki co w naszej mentalności pozostaje, ale Kraków ma pewien atut, który jest zupełnie niewykorzystany. To jest to, co na przykład ma Rzym, prawda? Rzym jest z natury rzeczy policentryczny, przecież w Rzymie nie ma rynku jako takiego, prawda? Nie ma właściwie takiego centrum, jakim ma Kraków, a miasto żyje i to żyje na całym swoim obszarze, można powiedzieć, to bardzo intensywnie. Więc to jest też pewne kulturowe zagadnienie, aczkolwiek nieco inne. Natomiast by już tak no wprost jakby na pańskie pytanie, czy na pańską uwagę odpowiedzieć, to dla mnie jest oczywiste, proszę państwa. Rentowne będą te wielkie, one mogą być oczywiście, zależy jeszcze jak się konstruuje te całe, tą samą infrastrukturę prawną, załóżmy to, tu ukonstruowanie KBF-u, o którym pan wspomniał, ale ważne wydarzenia i to dotyczące właśnie kultury wysokiej, coś co istnieje od starożytności, mecenat i tutaj to jest obowiązek także nas wszystkich, proszę państwa, bo ja mówiąc o władzach Krakowa, mówię znowu o mieszkańcach. No będziemy musieli ponosić tego koszta, jeżeli chcemy być postrzegani jako miasto z klasą. Miasto wykorzystujące, eksploatujące i oferujące te walory dla tego wymagającego poszukiwacza doznań estetycznych z całego świata. A już sam problem finansowania infrastruktury, finansowania kultury przez miasto jest temat na zupełnie na osobną konferencję i tak dalej, bo tutaj to są właśnie fundamentalne pytania, jak zorganizować to. Czy KBF to jest jedyna i niemożliwa do zastąpienia instytucja? Jeżeli tak, no to w jaki sposób uczynić ją znowu nieco bardziej sprawnym organizatorem i menedżerem, powiedzmy sobie szczerze, tych przedsięwzięć kulturalnych. Ale no nie podejmuję się odpowiedzieć na to, by nie uciec znowu w jakieś ogólniki i banalne, żeby wyczerpać w ogóle całą zagadkę. To jest osobny blok, ogromny blok tematyczny. Proszę państwa, w gościnnych progach Klubu pod Jaszczurami na zaproszenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, dlatego że Krakowia to urbs celebrima, zasługuje na więcej, gościliśmy przyszłego prezydenta, pana doktora Marka Lasotę. Życzymy zwycięstwa. A ja bardzo dziękuję za możliwość spotkania z państwem. Dziękuję bardzo. No i naturalne gadulstwo właściwie zaprzeczyło temu, co powiedziałem na początku, że chciałem też państwa słuchać, ale i tak już od państwa dowiedziałem się bardzo wielu rzeczy. I liczę, że to nie jest z pewnością ostatnie nasze spotkanie. Mam nadzieję, że nie tylko kampania. Bardzo dziękuję państwu i dobrej nocy życzę. Dobrego.